Siema, witam. Lecimy sobie dalej z Eposzkiem. Ostatnio skończyliśmy w murze fortecy na poziomie 6. A dzisiaj sobie polecimy po prostu dalej tym totem jarzem i zobaczymy, jak to będzie. Czy Andrew? Nie, na 8 levelu jest drugi skill do specjalizacji. Jeszcze nie wiem, jakiego skilla drugiego będę specjalizował. Na tym muszę pomyśleć. Wydaje mi się, że może tego wilka, albo to chyba, zbierającą burzę, bo w zasadzie to ja dużo z tego biję. I pytanie, co ja bym teraz chciał. Chyba w tu pójdziemy. No i dobra, tu jest ziomeczek, z którym muszę pogadać. I co się stanie? Tego nie pamiętam. To jest jakaś walka z bossikiem? Jakieś mobki wyszły. 3 mobki, okej. Kolejne. Kurde, nie pamiętam tego. Tak szczerze mówiąc. Tego momentu. Nie wiem, czy to zostało przerobione ostatnio. Czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. No i dobra, i znowu muszę z nim pogadać. Cyk. I tyle. I chyba muszę iść po prostu dalej. Dobra, jest 7 level. Czyli kolejny punkcik tutaj. Ale skill jeszcze nie mam i muszę wbić 8. Dobra, i tu mam jakiegoś kolejnego NPC-a, którym nie mogę pogadać. Aha, bo ten musi przejść. Dobra, i teraz... Co jest? Tu bitka chyba będzie, nie? Kawałek dalej. Dobra, teraz mogę pogadać. A, i teraz mi każą wrócić. No dobra. To wrócimy sobie. Prawdopodobnie do miasta, do obozu opiekunów, czyli tutaj. Mam questa do oddania. O, jeszcze mam chyba do wzięcia jakiegoś. Pyk. Dobra, odszukaj zaginionych opiekunów na wyżynach. Czyli dalej muszę iść. I tutaj. O, i dostałem punkcik, dobra. A co my tu mamy? Obrażenia od zaklęć. Obrażenia wręcz sługusów. Na razie dam. Na razie. Zwiększone obrażenia sługusów. O, to by było spoko. Dlatego, że totem działa na to. Sługus fizyczne, zaklęcie, sługus totem do strojenia. Okej. Czyli git. I teraz muszę iść po prostu w prawo. Jakieś itemki fajne, mam hełm, ale dla maga niestety. Także to muszę sprzedać. No i zastanawiam się jeszcze, jaką frakcję pójdę na tej postaci. Czy to będzie trade, czy ta druga frakcja. Gdzie się otwierało frakcje. Ekwipunek zdolności, mapa zadania, sklep, ranking. Gdzie są frakcje? Tutaj. No i tak, w gildii kupieckiej, tam chyba dalej nie ma możliwości sprawdzania ceny przedmiotów. Nie ma żadnego takiego systemu. Więc sprawdzanie cen dużo czasu zajmuje. I z drugiej strony trzeba dużo golda farmić na itemy. A ja nie mam aż tyle czasu teraz. Więc zastanawiam się, czy nie pójść w krąg fortuny. Bo jednak, żeby handlować, żeby kupić jakieś fajne itemy za kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów nawet, no to trzeba dużo farmić, nie? Tego hajsu, także bardzo możliwe, że pójdę do tej drugiej frakcji po prostu. Dobra, jest level upik, 8 level. Także będzie trzeba wyspecjalizować sobie drugiego skilla. O, pierścionek od razu. I prawdopodobnie drugim moim skillem będzie wzbierająca burza. Albo nie wiem, czy to by nie było lepsze. Czekajcie. Cofnij. Może to bym dał. Bo to jakie ma obrażenia? Fizyczne wręcz. Obszar i siła. I tutaj mógłbym pójść. Szansa na przyzwanie totemu pazura. O, kolejny totem. I to brzmi mega fajnie.
10% na punkt. Dobra, pójdziemy sobie w to, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oho, co to? Przeciężona jaszczurka. Nie wiem, czy to nie jest mobek taki eventowy, ta jaszczurka. Trochę AP ma. Nie mogę jej złapać. Dobra, zginęła. O kurde, ale posypała i te masku. Dobra, trzeba będzie zobaczyć, co tu jest fajnego. Z fajnych itemków to mamy pierścionek, topór dwuręczny to nie chcę. No i w zasadzie tyle, bo tarczę mam unik, więc póki co nie będę chciał zamieniać. I właśnie tutaj bym poszedł. W co bym poszedł? Chyba bym poszedł póki co w ilość totemów. Bo dwa totemy to troszkę mało, przydałby się ten jeszcze jeden. Dobra, i tutaj niby mam questa. Czyli te dwa mini bosiki zapewne do zabicia. Ale one nie mają shielda, także... O! Miecz jednoręczny. Poka. Błyszcząca pszczoła i... Coś jeszcze wypadło. Coś tak świeci. Aha, nie, bo to jest quest, tak? Tak. Okej, okay, a poka ten mieczek? Jak to wygląda? Szybkość ataku, szybkość ruchu. Ale jak z obrażeniami będzie? 61. Oj, oj, dużo mniejsze obrażenia. Bo to są ataki żywiołowe. Za każde 200 punktów osłony. Ja nie gram pod osłonę ani pod obrażenia żywiołowe chyba. Bo to jest fizyk, tak. Czyli lipa. Dobra, jednego questa mogę iść oddać. Dobra, czyli tego gościka oddaję. Aha, i zostałem. No, ale okej. O, znowu trafiłem tą jaszczurkę. Kolejny raz zobaczymy, co tym razem rzuci fajnego. O, i wbiłem jeszcze level, 9 level. Dobra, jaszczurka padła. O, w zasadzie to za wiele nie rzuciła. Ale jest zbrojka. I jest hełmik. Hełmik mi założyło, okej. No i git. A czekajcie, bo ten level wbiłem. I na levele sobie damy tutaj dalej. Obrażenia sługów, okrzyk bojowy. To bym mógł dać tutaj, bo tego wu i tak nie używam. Więc może się to przyda. Kolejna jaszczurka. Kurde, dużo tych jaszczurek się pojawia. Albo ja mam takie uparta. Albo jest dosyć duża szansa na nie. Tylko ta jest inna, ta jest niebieska. O, to jest z posążkami, nice. A jeszcze chyba żadnych slotów nie mam, nie? Jeszcze nie. Także zobaczymy. Na razie nie patrzę, bo nic tam ciekawego nie ma. I tutaj pójdziemy sobie w... Obrażenia wręcz totemu przy trafieniu. Wszystkie tutaj totemy zdają plus jeden obrażeń. Obrażenia, obszar. Na razie pójdę w to. I zobaczymy. O, jest bosik. Pierwszy. No, to jest chyba taki w sumie mini bosik. On nie jest jakiś mega trudny. A wydaje mi się, że on kiedyś był dużo szybciej. On był w tym takim jakby tutorialu. I się... Zaraz jak się zaczynało grę, to była walka z nim, a teraz jakoś tak kurde bije się z nim dopiero na prawie 10 levelu. Także wydaje mi się, że to troszkę inaczej wcześniej wyglądało. No ale okej. Później się z nim bije. Także też jest łatwiej. Okej, drugą fazę odpalił. Znaczy ten boss też nigdy jakiś trudny nie był, ale długo się go biło, nie? Na tym niskim poziomie, a teraz tak w miarę okej to wygląda. No i dobra, padł. Zbieramy, ale nic ciekawego nie ma. Idziemy pogadać z siomeczkiem. Pyk, uratowany gościu. I co, i tyle. I chyba powrocik. A, do obozu powrocik. No to wracamy. Teraz pogadać sobie tutaj z babeczką, z ziomeczkiem. No i tyle chyba. I teraz zostanę TPK w jakieś miejsce kolejne.
Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Zadanie ukończone. Tak, jest stepek. No i co? Lagi. No i git. Tutaj mamy kolejnego kwieścika. Cyk. To jest waypointcik. A już jest odblokowany. No i mamy kolejny akcik. I to jest... Ty, dalej tu niby mam rozdział pierwszy, ale to chyba już nie jest pierwszy akt. Nie wiem jak tutaj działa, nigdy nie rozłożyłem tych aktów w tej gierce. Ale dobra, póki co tyle i do następnego.